Cześć. W tym filmie zobaczysz, jak oszukali mnie na pokazie garnków. Czy warto chodzić na takie pokazy? Zobaczcie w tym filmie. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie kobieta i zaprosiła mnie na pokaz garnków, gdzie ponoć wygrałem nagrodę gwarantowaną. Postanowiłem się wybrać na ten pokaz i zobaczyć, jak to jest. Każdy z Was słyszał chyba o takich pokazach. Zjawiło się około 70-80 osób. W 95% były to osoby starsze. Jak wyglądał sam pokaz? Była to sala. W sali było 70 do 80 osób. Był jeden prowadzący oraz cztery dodatkowe osoby. Pokaz trwał strasznie długo, około 3 godziny. Na pokazie były to tylko i wyłącznie garnki, sokowirówka czy sokownik oraz taki robot do gotowania. Ja po prostu z czystej ciekawości wybrałem się na ten pokaz. Komplet garnków na początku pokazu kosztował 9850. Potem wszystko się rozkręcało. Prowadzący powiedział, jakie to garnki są cudowne, że nas uzdrowią i tak dalej, jak to na pokazie. Moim zdaniem garnki nie były tyle warte. Ktoś się odezwał, że trzeba sprawdzić garnki, a w zaproszeniu pisało, że będzie degustacja. No i była. Prowadzący wziął dwa filety i miał rewelacyjną patelnię ponoć, na której można smażyć bez oleju. Wszystkich to zdziwiło, tak samo jak i mnie. Jak to wyglądało? Prowadzący na płytę indukcyjną nałożył patelnię i mówił, że patelnia się nagrzała. A teraz to sprawdzimy. Będzie teraz próba wody. Odrobinę wody wlał na patelnię. Zaczęło skwierczeć, więc powiedział, że patelnia jest już rozgrzana. Dał dwa filety na patelnię, obsmażył je z jednej i z drugiej strony. Potem wyłączył, o dziwo, i powiedział, że raz przykryje naszą patelnię i filety się ugotują. Filety się usmażą. Filet był troszkę suchy, mi nie za bardzo smakował. No i wpadłem na taki pomysł. Mama kupiła też podobny komplet garnków, ale nie za 5900, tylko za 900 zł. I mam ze sobą teraz tą patelnię. Zobaczcie, tak wygląda. Jest podobna do tamtej. Też jest taka ciężka i też ma taki system jak tamta patelnia. Tamta patelnia ważyła 2,5 kg, a ta patelnia jest 10 razy tańsza i waży kilogram 800 gram. Sprawdźmy, jak wypadnie moja patelnia i czy uda mi się ugotować fileta albo usmażyć na tej patelni bez dodatku tłuszczu. I zrobię wszystko tak, jak robił prowadzący na pokazie garnków. Mam już patelnię. Zobaczcie, nie ma tutaj żadnego oleju. Daję ją na palnik. Palę. Czekamy, aż się patelnia rozgrzeje. Potem zrobimy próbę wody i włożę fileta. Minęło już kilka chwil. Czas na próbę wody. Woda zachowuje się jak rtęć, zobaczcie. Czyli patelnia jest już nagrzana, zobaczcie. Widać? Widać. No, woda została już wylana. Nie ma wody. Teraz czas na naszego kurczaka. Obsmażę go z jednej i z drugiej strony, a potem przykryję przykrywką i wyłączę palnik. Kurczak został już obsmażony. Teraz wyłączam palnik i przykrywam przykrywkę. I tak muszę odczekać około 7 do 10 minut, aż się kurczak upiecze. Zobaczcie, jak syczy. Słyszycie? Tak samo było na pokazie. Też tak syczało. Nie będę tego podnosił, bo straci wszystko ciepło. Minęło już
10 minut prawie. Zajrzyjmy do środka, jak wygląda nasz kurczak. Zobaczcie. Teraz czas go spróbować. Powiem Wam, że pachnie dość ładnie. I teraz sprawdźmy, jak smakuje. Kurczak znacznie się nie skurczył. Sprawdźmy, czy w ogóle się ugotował w środku, czy usmażył. Trudno to nazwać. W środku jest bialutki, zobaczcie. A teraz czas na dużą porcję. Zobaczmy, czy duża porcja też się usmażyła, czy ugotowała. Jest biała i soczysta w środku. Teraz przejdźmy do degustacji. Mam ze sobą kurczaka. Teraz go spróbuję. To jest kurczak z małego kawałka. Powiem Wam, że naprawdę dobry. Po swojemu go przyprawiłem. Teraz czas na większy kawałek. Powiem Wam, że o kurde, takiego kurczaka to dawno nie jadłem. Lepsze niż na pokazie na pewno. Sorry, że mówię z pełnymi ustami, ale jest tak dobry. Teraz czas na podsumowanie. Plusy i minusy. Minusy są takie, moim zdaniem cena przede wszystkim. System wieżowy jest bezużyteczny. Kto gotuje w systemie wieżowym? Kto by chciał mieć ten taki stos garnków w kuchni? Jak to gruchnie na płytki, to się pewnie rozpieprzą płytki i te garnki. Moim zdaniem jest to bezużyteczne. Smażenie bez oleju. Moim zdaniem jest to bardzo zdrowe. Minus, który mnie przeraził, to 95% frekwencji starszych osób. Takie osoby są najbardziej podatne na jakieś sugestie, nie wiadomo, jakieś tam, że ich wszystko może ozdrowić. Patelnia. Kolejny minus. Patelnia za około 2000. Kto by za 2000 kupił patelnię? Chyba jakiś zawodowy kucharz. A po drugie, trzeba na niej naprawdę umieć dobrze gotować. Zwykły amator to taką patelnię by przypalił albo zepsuł, nie wiem. Ja przetestowałem swoją patelnię, nie umiem gotować, nie jestem kucharzem z zawodu. Powiem Wam, że nawet mi się udało. Wszystko było identyczne, a nawet może trochę lepsze niż na pokazie. Robiliśmy porównanie, to było naprawdę smaczne. Powiem tak, jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Komu takie garnki za 2000 czy za nawet 6? Ja wolę 10 razy tańsze. A teraz przejdźmy do plusów. Plus był tylko jeden, czyli nagroda gwarantowana. Co to takiego jest? Po 3 godzinach prezentacji każdy musiał wypełnić formularz. Ja tam oczywiście podałem swoje dane oraz numer, który nie używam. A co dostałem za wysiedzenie 3 godzin? Grilla oraz zestaw do grillowania. Zobaczcie. Zestaw do grillowania dam Andrzejowi, bo sobie kupił takiego dość dużego grilla. Przyda mu się. Jakie były jeszcze nagrody? Opiekacz, Kiki Nordic Walking oraz parasol. I rzecz, którą emeryci pokochali, ale jej nie było, czyli koc. Jeżeli podobał Ci się mój film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Uzbieramy 40 łapek w górę. Pojadę na kolejny pokaz i zdam Wam relację. Trzymajcie się. Cześć.